spełni moje usta, abym powiedziała to, co Ty chcesz powiedzieć. Ja bym w nas zagościła Twoje słowo, Twoja prawda, żeby nas to zmieniło raz na zawsze i żebyśmy nie wyszli stąd nieprzemienieni, aby każdy z nas otrzymał to, co najbardziej potrzebuje, Panie, aby dotykał go w tych miejscach, które są najbardziej chore, abyś nas leczył, uzdrawiał, abyś, Panie, napełniał nas swoim niesamowitym błogosławieństwem i żeby każdy z nas wyszedł stąd, będąc przekonany, że jest królem na tym świecie, króluje i ma autorytet. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen! Amen. Bądź błogosławiona. Bardzo dziękuję Leszkowi za ten wstęp, był rewelacyjny i pokazał, jak cudowny jest Duch Święty, jak jest niesamowity. Ja przygotowując ten temat, który brzmi: kim jesteś według Nowego Testamentu, a kim według kodeksu cywilnego? Zobaczyłam, jak bardzo różni się kodeks cywilny, kodeks karny, kodeks Starego Testamentu od tego, co przyniósł Jezus Chrystus w Nowym Testamencie. Ponieważ temat brzmi, kim jesteś, to może przypomnę Wam, kim jesteście. Nie wiem, czy wiecie, ten kodeks odnosi się do każdego z Was. I od chwili urodzenia podlegacie, a nawet przed urodzeniem, jako na nasciturusy możecie dziedziczyć. Ja już umarłem dla tego. Ale prawo polskie nadal się obowiązuje tutaj na ziemi. Jak mówi Nowy Testament, podlegamy władzy i prawu. Więc krótkie przypomnienie. Każdy z nas jest osobą fizyczną, jak stanowi artykuł 8. I mamy od urodzenia zdolność prawną, czyli zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków, czyli mamy prawo do ochrony życia, do zdrowia, do spokoju, do radości, to co wszyscy wiemy. A z chwilą osiągnięcia pełnoletności nabywamy nowe prawa, to jest zdolność do czynności prawnych, czyli do nabywania praw lub zaciągania zobowiązań, czyli możemy kształtować po prostu swoją przyszłość własnymi decyzjami. Możemy na przykład nabyć dom i możemy zaciągnąć kredyt. Do tego mamy prawo. Ale na tym może skończę. Odłożę ten kodeks. I powiem, że ten nasz kodeks jest ukształtowany na podstawie kodeksu Napoleona, ten na podstawie prawa rzymskiego. I dlatego nie dziwi mnie wcale, że Stary Testament tak naprawdę jest wzorem dla tych wszystkich kodeksów. To jest zbiór praw. I w dodatku zbiór praw, które nie nadał Bóg ludziom, bo On chciał, tylko to ludzie zmusili Boga, aby im ten kodeks nadał. I kiedy czytamy Stary Testament, jest bardzo dużo ludzi zachwyconych tym, co tam jest. Tam jest fantastyczne prawo. Tam jest takie niesamowite prawo, na przykład, jeżeli ktoś strzela w nocy do zwierzyny, a jeszcze nic nie widać, zabije człowieka, nie ponosi odpowiedzialności. Jeżeli już coś widać, ponosi odpowiedzialność, tak? I wszystko jest jasne. Czasami ludzie mówią, słuchaj, wszystko jest jasne, w tym kodeksie wszystko wiadomo. Natomiast nas obowiązuje Nowy Testament, ale to nie jest żaden kodeks. Nowy Testament to żywa osoba Jezusa Chrystusa. To jest prawo miłości, to jest łaska i prawda, która stała się przez Jezusa Chrystusa. To nie jest żaden zbiór praw. To jest jedyne, nawet nie mogę powiedzieć, że to jest prawo. Dlatego, że my często mówimy, no w Nowym Testamencie mam przykazanie miłości. Jakież to przykazanie, skoro Bóg najpierw wlewa miłość w nas, a potem my ją oddajemy i nie da w drugą stronę się tego zrobić. Amen. Nie da się nikomu nakazać, kochaj. Może zrobić to, co powiedział Leszek. Możesz pozwolić się napełnić i dopiero dać to, co dostaniesz. Amen. Czyli tu jest relacja z Jezusem. Amen. To nie ma nic wspólnego z żadnym kodeksem. Dlatego tak wielu ludzi zrobiło z tego kodeks. Jeszcze parę lat temu mówiłam o tym jako kodeksie. Ale ja już wiem, że to nie jest żaden kodeks. To jest moja osobista relacja. Tu są napisane prawa, jakie moje prawo do wzięcia od Boga wszystkiego, o czym zaraz tutaj będę mówiła. Do wzięcia mnóstwa rzeczy. Za darmo, bezinteresownie. Rzeczy fantastycznych, bardzo, bardzo drogich. Dlaczego jest to bardzo drogie? Bo za to zapłacono.
nie zapłacono żadnymi pieniędzmi. Zapłacono życiem krwią Jezusa Chrystusa i dlatego niech mu będzie chwała na wieki wieków. Amen. Amen. Skoro tak, to zaczynajmy. Kiedy rodzimy się na nowo, właśnie kiedy rodzimy się na nowo, chodzimy do Chrystusa Bożego, może skupmy się na byciu nowym stworzeniem. Otóż człowiek zwykły, człowiek, który chodzi tu po ziemi, ma ducha, który szuka Boga. Duch tworzy religię i powstaje konfucjonizm, buddyzm, braminizm i wszystkie inne izmy. Religia, czyli zespół rytuałów, które czynimy, żeby zaspokoić Boga. Mamy podobnie jak Bóg, jest jeden z trzech osobach, mamy ducha, duszę, czyli umysł, emocje i wolę i ciało, które ma pięć zmysłów. I tak wygląda nasze życie. Cały czas poszukujemy Boga, w związku z tym jest tyle religii. To jest oczywiste. Ale teraz dzieje się coś niesamowitego. Coś, co w ogóle nie ma miejsca w historii świata. Przyszedł Jezus i co? Odkupił nas z takiego istnienia i dzięki Niemu możemy oddać Mu swoje życie, następnie zanurzyć się w Jego śmierć przez chrzest, zmartwychwstać do nowego życia i kim jesteśmy? Nowym stworzeniem! Ja przy okazji drobna dygresja, jeżeli ja kogoś chrzczę, zawsze proszę, żeby kupił sobie wieniec. To jest dobrze. Zawsze się żegnamy przed chrztem, a potem się witamy po zmartwychwstaniu. I teraz mamy, teraz wszyscy tutaj, rozumiem, że wszyscy, tak? Jesteśmy po chrzcie, tak właśnie wyglądamy. Odrodzony duch, w którym mieszka Duch Święty i to ten Duch Święty nieustająco do nas mówi. To z Nim nawiązujemy relacje, czyli cóż nie jest, jak ktoś powiedział, modlić się tak, bo się modlimy do Ducha Świętego, który jest w nas. I teraz dusza i ciało. A co tu się dzieje? Tu się na razie nic nie dzieje. Z chwilą, kiedy stajemy się nowym stworzeniem, nowym gatunkiem człowieka, jeszcze raz mówię, nikt z nas już nie jest człowiekiem. Jesteśmy nowym stworzeniem. To, że o nas mówią ludzie, to jest taki drobiazg, taki lapsus językowy. I teraz mamy odrodzonego ducha, jesteśmy w tym duchu dokładnie jak Jezus. Amen. Dlatego właśnie jesteśmy zbawieni, bo Bóg się tego nie wyprze. Ten duch jest całkowicie nowy, jest zapieczętowany, tu jesteśmy jak Jezus, jesteśmy idealni. Jesteśmy dokładnie jak Jezus. I teraz ten duch ma oddziaływać na naszą duszę i ciało. Amen. Czyli stąd ma to wszystko spływać, uspokajać nasze emocje, mamy przemieniać umysł, ma wpływać na wolę i na nasze ciało. I jak to będzie przywódca, jak tu będzie nasz ośrodek decyzyjny, będziemy słuchać Ducha Świętego, kto będzie mówił do naszego ducha, cała reszta, tak jak powiedział nam Leszek, będzie działała we właściwy sposób. Jesteśmy w stanie zmienić wszystko, jeżeli będziemy słuchać Ducha Świętego. Ja kiedyś się zastanawiałam, ile osób jest potrzebnych do zmiany jakiejś dużej na przykład instytucji. Jedna. Jedna osoba, która jest prowadzona Duchem Świętym. Amen. Ja wiem, że ilekroć Duch Święty mnie do kogoś posyła i kogoś spotykam, z kimś rozmawiam, zawsze to jest trafiona rozmowa. Wszystko jedno, czy to będzie uzdrowienie, czy to będzie rozmowa podnosząca na duchu, czy to będzie odpowiedź na pytanie. Zawsze trafia. Duch Święty się nie myli. Ja się mylę. Jak go nie słucham, to się mylę. Ale jak go słucham, to się nie mylę. Czyli jak teraz ustaliliśmy, że jak tutaj stoimy, jesteśmy wszyscy nowymi stworzeniami. Amen. Amen. To zaczynamy dalej. Dowiedzmy się, cóż mamy. Tutaj są wszystkie cytaty, może nie wszystkie. Część cytatów, w którym mówimy o tym, cóż zrobił Jezus. I zauważmy, w Kolosie jest napisane, wyrwał nas. Bóg nie nas przeniósł, On nas wyrwał z korzeniami, z królestwa ciemności, z tego świata, z systemu myślenia i przeniósł nas do królestwa swego umiłowanego Syna. I wszystko się zmieniło. I zauważmy, w Chrystusie ani obrzezanie nie znaczy ani nie obrzezanie, ale nowe stworzenie. Co to oznacza na przykład dla Żydów? Mnie to bardzo smuci, kiedy się dowiaduje, że są Żydzi mesjanistyczni, oni są w ogóle chrzczeni. Nadal stosują Stary Testament. Nie, dla nich jest to samo tego, co dla nas. Oni po prostu muszą przyjąć Jezusa, dać się ochrzcić i z powrotem są wybrani. Tak jak my wszyscy. Poproszę następny. I to jest to, co mówił Leszek. Kto zaś łączy się z Panem, jest Nim jednym duchem. I od tej pory jesteśmy istotami duchowymi. Czyli nowe stworzenie to jest tak naprawdę duch.
To jest nowe stworzenie. Odrodzony duch, to jest nowe stworzenie. To duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli jest jakaś słabość, dopomaga naszej słabości, wstawia się za nami w tych westchnieniach, czyli jak modlimy się w językach, jest to bardzo potrzebne. I co jest bardzo ważne? Pytamy się, jak się modlić o uzdrowienie? Proszę bardzo. Jednak wewnętrzny człowiek odnawia się z każdym dniem. Co mówimy? Panie, skoro mój wewnętrzny człowiek odnawia się z każdym dniem, to ja ogłaszam i nakazuję mojej duszy i mojemu ciału odnawiać się z każdym dniem. Halleluja! Amen! Halleluja! Amen! Moc, moc, to jest moc. To jest nowe stworzenie. I teraz co się dzieje dalej? Jesteśmy duchem. I teraz jest pewien problem. Szatan nas stracił na zawsze. My z nim do jeziora ognistego nie pójdziemy. Ale wiecie, nam zazdrości, jest wściekły. Co zatem robi? Jest ojcem kłamstwa i jedyne co może zrobić, może nas oszukiwać. Jak to zrobi? Najczęściej przez myśli. Przechodzą ludzie, podają nam różne myśli, są różne idee na świecie, różne rzeczy. Co mamy robić? Umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków. Człowiek duchowy zasądza wszystko, sam przez nikogo nie jest sądzony. I teraz tutaj mała dygresja. Ja popełniłam wielki błąd, ponieważ mi nikt nie powiedział, że jestem duchem, kiedy się ochrzciłam, przyjęłam Jezusa. Nie miałam świadomości, że ja mam inny odbiór, że już we mnie mieszka Duch Święty, więc ja na wszystko patrzę inaczej, głębiej, szerzej, dalej. I czasami próbowałam od zwykłych ludzi dowiedzieć się o, myśląc, że są specjalistami w danej dziedzinie. Byłam bardzo zdziwiona, kiedy z nimi rozmawiałam i nagle widziałam jakiś szerszy kontekst danej sprawy, ale myślę sobie, no, może ja za dużo widzę, może tak jak ten specjalista. I dopiero po pewnym czasie odkryłam, nie. W nowym stworzeniu mieszka Duch Święty, który widzi więcej, głębiej i dalej. I my, korzystając z Jego pomocy, mamy zupełnie inne rozeznanie. I pamiętajmy tutaj taka dygresja, o której też mówił Leszek. Co było z Piotrem? Piotr był raz pod wpływem ducha. Nie objawiły ci tego krew i ciała, ale duch, ale ojciec jest w niebie. A raz był pod wpływem szatana. I teraz, tak się dzieje z różnymi, gdy przychodzi ten nasz człowiek. Jedno zdanie jest od ducha, drugie jest od przeciwnika, tak? I my cały czas chodzimy w rozeznawaniu. Bóg mówi co? Czuwajcie, czuwajcie, my czuwamy. My nie przyjmujemy wszystkiego. My cały czas rozeznajemy z Duchem Świętym, a w tym należy się specjalizować, tak? Należy być wypróbowanym. To poproszę. Czyli pierwszy jesteśmy nowym stworzeniem, drugie jesteśmy w przymierzu z Bogiem. W Izajasza Bóg powiedział, że tak jak poprzysiągłem, że wody Noego nie spadną już nigdy na ziemię, tak teraz przysięgam, to jest zapowiedź tego nowego przymierza, że się nie rozjątrzę na ciebie, ani cię gromić nie będę. I w drugim Izajasz 56:10, bo góry mogą ustąpić, pagórki się zachwiać, ale miłość morza nie moja nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad tobą. I potem z Hebrajczyków, że teraz Jezus jest pośrednikiem lepszego przymierza. To zostało oparte na lepszych obietnicach. Bóg z nami zawarł przymierze. Przysiągł na siebie, bo nie miał nikogo większego. Przymierze zawarł z Jezusem, czyli tak naprawdę ze sobą, przez Jezus jest Bogiem. I to jest przymierze między Ojcem a Jezusem. My nie mamy z tym nic wspólnego. Poza tym, że w Jezusie jesteśmy pod to przymierze podczepieni. I chwała Bogu. Dlaczego to zrobił? Żeby nam nie przyszło do głowy. Słuchajcie, gdyby to było zależne od naszych humorów, nastrojów, powodzenia, nigdy byśmy nic nie uzyskali, tak? Bo raz mamy taki nastrój, raz inny. Raz nam coś wyszło, raz nie. A Bóg powiedział, nie, nie będę na tym opierał. Człowiek jest zmienny. Co Bóg powiedział sobie? Ja nie jestem jak człowiek. Ja dotrzymuję przymierza. Amen. Jak posyłam swoje słowo, to ono wykonuje całą pracę. Alleluja. I zawsze się tak dzieje. Tak jest Bóg. Bóg jest niesamowity. Alleluja. I dlatego możemy zawsze powołać się na to przymierze. I Bóg powiedział tak, nawet jeżeli ty nie dochowujesz, ja dochowuję. Słuchajcie, to jest najlepsze przymierze. Ja nie znam takiego przymierza, takiej umowy, żeby ktoś bardzo silny i bogaty związał się z kimś, kto nic nie ma.
To jest nieopłacalne, tylko Bóg może takie przymierza zawierać. To jest po prostu cudowne. Także jesteśmy w Nowym Przymierzu i możemy się z tego cieszyć, możemy z tego przymierza korzystać. Zobaczmy, co jeszcze mamy. Tutaj jest to potwierdzone, że Jezus jest to lepsze przymierze niż poprzednie. I co najważniejsze, będę bowiem łaskawy do ich występków, a ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę. Nie wiem, czy wiecie, co Bóg mówi, jak my próbujemy mu coś o naszych grzechach powiedzieć. Bóg najczęściej mówi, ja zapomniałem i nie wiem. Nie wiem, o czym ty mówisz. Mamy wszystko wybaczone. Amen. Jesteśmy synem Boga. Dlaczego synami, a nie córkami? Bo to jest jedna kategoria. Dlatego, że co? Że nie ma, zaraz będzie następny fragment, nie ma już Żyda ani Greka. Wszyscy jesteśmy synami. I wołamy do Boga jak Abba, co znaczy tatusiu. Tak jest. O tym się dowiedziałam pierwszy raz chyba w 97 roku na jakimś wielkim spotkaniu pod Częstochową. Przeczytam pewien ksiądz właśnie powiedział, że Abba znaczy tatusiu i to bardzo, wszyscy byli tym bardzo poruszeni. Jesteśmy synami, jesteśmy dziedzicami. Co jest najważniejsze? Wybrał nas na to Jezus przed założeniem świata. Aleluja! Czyli bardzo dawno. To nie jest tak, że myśmy go wybrali. To On nas wybrał. I zauważmy, tu jest ten fragment. Nie ma Żyda ani Greka z Galatów. Nie ma niewolnika ani wolnego. Nie ma mężczyzny ani kobiety. Jesteśmy synami. Wszyscy bowiem jedni jesteście w Chrystusie. A jeśli należycie do Chrystusa, to jesteście potomcem Abrahama zgodnie z obietnicą dziedzicami. Nie ma, to jest jedno. Dlatego kobiety mogą służyć, w kościele mogą służyć mężczyźni i nazywamy się wszyscy synami Bożymi. Dlaczego? Dlatego, że te same cechy musimy mieć. Wierzący jest odważny jak lew. Kobieta musi być bardzo odważna. Ile razy kobieta musi rozmawiać z lekarzem, rozmawiać z nauczycielem, stawać w obronie swojego dziecka. Ona musi być tak samo odważna jak mężczyzna. My tak naprawdę wszystkie te cechy mamy wspólne. Zresztą zaraz powiem, skąd je mamy. Czy jesteśmy synami Bożymi? Tak? O, i tutaj, przepraszam, może cofniesz. To jest taka świetna sprawa. Skoro jesteś synem Bożym, jesteś prowadzony. Z każdą sprawą i problemem, pytaniem, do kogo biegniesz najpierw? Do tronu czy do telefonu? Czyli najpierw idziemy do Boga, czy najpierw idziemy do znajomych, kolegów, współmałżonka? Do internetu, tak, też można. Zawsze idziemy najpierw do Boga, a Bóg nam dopiero mówi do kogo, jeżeli się chce posłużyć drugą osobą, mówi do kogo pójść. To jest prawdziwa kolejność. Dobrze. Jesteśmy braćmi Jezusa. Właśnie ten większy lew to nasz brat, a to jesteśmy my tutaj na dole. Myślę, że ten obraz pięknie oddaje, jaka jest dysproporcja. Pamiętacie moment, kiedy po zmartwychwstaniu podeszła Maria do Jezusa? On powiedział, nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpił do Ojca mego, ale idź do braci moich i powiedz, wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego. To jest ten moment, kiedy Bóg stał się naszym Ojcem. Ale zauważmy, tutaj jest pewna niesamowita rzecz. Jezus zapytany, pamiętacie, przychodzi do Niego, do Jezusa rodzina. I Jezus zapytany, dlaczego rodzina przyszła? Uważali, że odszedł od zmysłu, przychodzi Jego matka, przychodzą Jego bracia i chcą Go wyciągnąć. I wtedy Jezus odpowiada, to jest Mateusza 12:50. Albowiem którykolwiek czyni wolę Ojca mego, który jest w niebiesie, ten jest bratem moim i siostrą i matką. To jest bardzo istotny tekst, szczególnie w realiach Polski. Dlatego, że u nas jest sytuacja takiego bardzo dużego jeszcze poddania rodzicom. Czasami ludzie są w małżeństwach i jeszcze słuchają rodziców swoich. My mamy rodziców szanować jak najbardziej, pomóc kiedy potrzeba, ale już nie musimy ich słuchać. Bardzo jasno Jezus określił naszą rodzinę. Naszą rodziną są ci, którzy są tak samo nowymi stworzeniami, którzy pełnią wolę. My przyjmujemy Jezusa i pełnimy Jego wolę. I to zmienia całą sytuację, bo zauważcie, co Jezus powiedział. Nie przyszedłem przynieść pokój do rodziny, ale co? Przyniosłem miecz. I bywa tak, że nasze rodziny są podzielone. Co wynika z czego? Z tego, że nie wszyscy
chcemy stać się nowym stworzeniem. I wtedy jest odpowiedź. My wtedy szukamy pomocy w tej rodzinie, tak? Mamy rodzinę, my ją szanujemy, ale w tej rodzinie szukamy pomocy. I najczęściej to tak wygląda, że wtedy się modlimy z naszymi braćmi i siostrami. Dlatego gdybyśmy naprawdę spojrzeli na to, jak pokazuje Jezus, kim jest rodzina, nie mielibyśmy tylu tragedii w rodzinach, tylu wtrąceń się do małżeństw, tylu problemów, jeżeli byśmy naprawdę zwrócili uwagę na to, co Jezus na ten temat mówi. No i to, co już napisałam, mamy fantastycznego brata, zawsze wszystko wie, wszystko umie, wszystko potrafi. Jest w dodatku arcykapłanem, jeszcze wstawia się za nami. Więc słuchajcie, lepszych koneksji nie trzeba. Jak ktoś tu powie, że nie ma układów, absolutnie, ja się z tym nie zgadzam. Mamy najlepsze układy, najwyżej, gdzie można mieć, tak? Także chwała Panu. Jesteśmy potomkiem Abrahama. A jeśli należycie do Chrystusa, to jesteście potomcem Abrahama zgodnie z obietnicą dziedzicami. Poproszę jeszcze dalej. Jesteśmy potomkami i mamy to zapewnione. Tutaj te fragmenty, to mówi nam o tym, że Bóg za każdym razem, jeżeli chce do nas przyjść, wyprowadza nas. Boga Abraham wyprowadził najpierw z Ur Chaldejskiego, on wziął ze sobą ojca i dopiero jak zmarł ojciec, mógł go poprowadzić dalej. Jakub musiał wyjść z rodziny, żeby stać się Izraelem. Jakub dostał nowe imię. Mojżesz wyszedł z pałacu Faraona, przeszedł przez pustynię, nauczył się pokory, dopiero się nadawał do poprowadzenia. Czyli za każdym razem jesteśmy wyprowadzani, tak jak Abraham, z tej naszej naturalnej rodziny, miejsc, przyzwyczajeń, sposobów myślenia, żebyśmy mogli wejść do Królestwa Bożego. Musimy zmienić całe swoje myślenie, ponieważ stajemy się nowym stworzeniem. Nowe stworzenie nie myśli jak człowiek. I jak my to przyjmiemy, wtedy wszystko się zaczyna zmieniać. No i najważniejsze, proszę bardzo, rodowód Jezusa. Jesteśmy w rodowodzie Jezusa. Jeżeli chodzi o przodków, jak ktoś ma problemy, kto jest jego przodkiem, proszę sobie to przeczytać. Nie chcę słyszeć, że mój ojciec był alkoholikiem, a moja matka coś tam. To są wasi przodkowie, moi również. Zauważmy, jacy świetni. No i teraz ja powiem tak. Przykładowo. Niezłe drzewo. Ja mam prośbę, żeby każdy, kto chce wykonać Słowo Boże, swoje drzewo genealogiczne zechciał powiesić na ścianie u siebie w domu, żeby wszyscy widzieli. Jeśli chodzi o ten rodowód, to zwróćmy uwagę, co dziedziczymy. Weźmy na przykład takiego Dawida. Co dziedziczymy po nim? Odwagę. Dawid był odważny, pokonał Goliata. Jeżeli potrzebujemy pokonać Goliata w życiu, co mówimy? Panie, przecież mam odwagę jak Dawid. Amen. Mądrość? A który to był mądry? Salomon. Panie, mam więcej niż mądrość Salomona. Mam taką mądrość Jezu, tak? Amen. A więc bierzemy sobie. I teraz uwaga. Tylko i wyłącznie dobre cechy. Wszystkie złe cechy zakończyły się w Jezusa. W Jezusie, na Jezusie. Jezus nas odkupił od tego. Dziedziczymy tylko to, co dobre. Czyli każdy z nas bierze sobie coś, co mu pasuje i wyznaje, jest to obietnica. Czy podoba nam się nasz rodowód? Tak. Dobrze, poproszę. Jesteśmy dziedzicami Boga. Nie tylko, że mamy nową rodzinę, nowego brata, mamy ojca, jesteśmy dziedzicami. W Galatu jest wyraźnie napisane, nie jesteś sługą, ale synem. Jeżeli jesteś synem, to jesteś dziedzicem. Jesteśmy współdziedzicami z Jezusem. Co dziedziczymy? Galatów, przyszedłem, aby owce miały życie i życie w obfitości. Generalnie dziedziczymy życie. Co się w życiu zawiera? Wszystko. Tak jak w zbawieniu. Ochrona, uzdrowienie, wszystko co chcemy. Bóg przebaczył nam wszystkie winy, uleczył wszystkie choroby. Możemy to wyznawać. Odnawia się moja młodość jak orła. I tutaj, dla wszystkich z problemami finansowymi. Psalm 105. Wyprowadzasz nas ze srebrem i złotem z każdej sytuacji i nie ma słabego wśród naszych plemion. Bo do kogo srebro i złoto należy? Do Ojca w niebie. A pamiętacie, jak wyszli Egipcjanie? Przepraszam, Izraelici z Egiptu? Każdy sobie coś zabrał.
Najpierw Bóg powiedział, poproście Egipcian o srebro i złoto. Potem dał przychylność, Egipcianie oddali, a potem jak na koniach próbowali to złoto zabrać, to się zatopili, tak? To zostali zatopieni przez Boga. Zauważmy, to wszystko jest dla nas. Jeżeli mamy życie, dostaliśmy, dziedziczymy życie, dziedziczymy również i finanse, to zauważcie, jest napisane Mateusza, uzdrawiajcie chorych, oczyszczajcie trędowaty, wskrzeszajcie zmarłych, wypędzajcie demony. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Jak mamy życie, ono się z nas wylewa. My nie musimy, to po prostu jest oczywiste, tak? Dostaliśmy to za darmo, więc możemy się tym dzielić. To jest na razie siódma, tak? Siódma rzecz, którą dostaliśmy. Jesteśmy umiłowani. Oczywiście nie muszę mówić, że miłość jest czymś, co jest osobą, to jest Jezus Chrystus, jest miłością. I że zostaliśmy umiłowani przed założeniem świata. To nie stało się tak, że staliśmy się nowym stworzeniem i wtedy łaskawie Jezus spojrzał na nas, przyjęłaś mnie fantastycznie. Wiesz, teraz już jesteś kimś innym. Nie. On mnie kochał przed założeniem świata. Bóg zaplanował, że będę mieszkała w Polsce, w określonej rodzinie, w określonym miejscu. Do określonych rzeczy mnie powołał i każdego z nas tu obecnego. Wszyscy jesteśmy bardzo szczegółowo zaplanowani, więc nie ma przypadkowych spotkań, przypadkowych rozmów, przypadkowych rzeczy. Wszyscy jesteśmy tu, bo Jezus tak chciał. I tutaj podkreśliłam w Mateuszu 3,17. Bóg mówi o Jezusie, potwierdza go i mówi, te są syn umówiony, w którym mam upodobanie. Ten głos się rozlega, kiedy Jezus jeszcze nic nie zrobił. On jeszcze nikogo nie uzdrowił. To był zwykły 30-letni mężczyzna, tak żył jak każdy inny Żyd. No bez grzechu oczywiście. Przychodzi ojciec, on jeszcze nic nie zrobił, nie ma go za co pogłaskać. A Bóg mówi, ty jesteś moim synem, w tobie mam upodobanie. Alleluja. I te same słowa mówi do każdego z nas. Te same słowa akceptacji mówione są od początku. Ja bardzo dziękuję kiedyś naszej Gosi, która złożyła świadectwo w styczniu, jakie miała objawienie, jak Bóg Ojciec z nami rozmawia, jak jesteśmy mali, że ma z nami relacje. On nas już wtedy kocha. My jak gdyby nie wchodzimy nagle jako nowe stworzenie w miłość. Ona się przewala. Będąc nowym stworzeniem, mając Ducha Świętego, możemy lepiej tę miłość odebrać i to się zmienia. Ta miłość jest nieustająco nad nami. Zauważcie, ile osób nawet niewierzących jest chronionych. Są różne dziwne sytuacje, gdzie ludzie uniknęli wypadków i wszystkiego. Bóg jest po prostu niesamowity. I tutaj mamy oczywiście zapewnienie. Jestem bowiem pewien. I wymienia. Ani śmierci, ani życia, ani aniołowie, ani wieczności, ani mocy, teraźniejsza, ani przyszła, ani rzeczy, ani wysokość, głębokość, żadne inne stworzenie nie będzie nas mogło odłączyć od miłości Boga. Jeżeli Bóg to mówi, to nikt tego nie ruszy. No i jak wygląda miłość, to nieraz tutaj Sebastian nam mówił. Miłość Jezusa jest cierpliwa, życzliwa, nie zazdrości, nie przechwala się, nie unosi pychą, nie postępuje nieprzyzwoicie, nie szuka swego, nie sporywcza, nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Wszystko znosi. Wszystkiemu wierzy, co my robimy. Wszystkiego się po nas spodziewa. Wszystko przetrzyma, cokolwiek odwalimy. Miłość nigdy nie ustaje. Słuchajcie, to jest cudowne. Nie możemy zrobić nic tak obrzydliwego, żeby Jezus się od nas odwrócił. To jest po prostu... On nas tak kocha, że nic nie możecie odwalić. Ja nie chcemy nic takiego. Ale my nie chcemy, właśnie, mając Ducha Świętego w sobie nie chcemy. Nie ma chęci. Ale mówię o tym dlatego, że gdzieś tam byliśmy wychowywani, żeby się bać, tak? Że coś się stanie z tą miłością. I teraz jeszcze może na chwileczkę poproszę o powrót na wcześniejszy fajt. Otóż teraz tak, jeżeli miłość Jezusa jest taka, On nas tak kocha i tym nas napełnia, to jaką miłością oddamy innym? Dokładnie taką samą. Czyli jeżeli my pozwalamy, tak, na to, żeby Duch Święty nas wierzył, żebyśmy napełnieni miłością, to taką miłością oddajemy innych. I potem też się poznaje ludzi wierzących po takiej miłości. Nie po naszej ludzkiej, że 5 minut patrzy pół roku w dziewczynę, jaka ona cudowna, za chwilę nie wiem, o co chodzi. To jest miłość stała, to jest coś niesamowitego. To poproszę następny. 9. Jesteśmy wolni w Jezusie.
Znamy ten fragment, jeszcze tutaj znalazłam dodatkowe. Gdyż prawo ducha życia, bo mamy w sobie życie, to jest w Jezusie Chrystusie, uwolniło każdego z nas od prawa grzechu i śmierci. Dlatego grzech i śmierć się nas nie ima. Jesteśmy od tego uwolnieni. Tutaj zacytowałam kawałek psalmu, bardzo ładny kawałek, że On uwolnił nas od trwogi i wyprowadził nas z ciemności i z cienia śmierci i wszystkie pęta pokruszył. Amen. Zauważmy, jak to jest nazwane. Skruszył bramy miedziane i połamał żelazne zasuwy. Czy byliście czasami w takich okowach, że czuliście prawie żelazo wokół siebie? My nieraz jesteśmy związani z pętami nie tylko nałogami, ale sposobem myślenia naszych rodziców, ludzi, wśród których jesteśmy. Czujemy się niewolnikami wręcz tej sytuacji. I Jezus to wszystko rozwalił. To już jest nasze, jesteśmy wolni. Jesteśmy wybrani. Do wybranych według uprzedniej wiedzy Boga Ojca przez uświęcenie ducha dla posłuszeństwa i potępienia krwią Jezusa Chrystusa, łaska, pokój niech się wam pomnożą. Jesteśmy wybrani. I tak jak napisałam, odpoczywajmy. Odpoczywajmy. Alleluja. Zgodnie z Hebrajczyków 4. Bo to Bóg w nas sprawia chęć i wykonanie według Jego upodobania. Tak. To jest coś, czego latami w ogóle te słowa do mnie nie trafiały. To nie ja, to Duch Święty we mnie, mówiąc do mojego ducha, uzdalnia mnie do czegoś i czuję, że coś mam zrobić, gdzieś mam pójść, mam podjąć jakąś decyzję, to jest Duch Święty we mnie. Ja słuchając Go, zaczynam działać według Jego woli, nie według swojej. Ale tu myślę, że Leszek nam to pięknie pokazał, także odkupiony z duchowej śmierci, prawa, grzechu, przekleństwa, choroby, ubóstwa. I uwaga, nie jest zamknięta, tak? Możecie tutaj wpisywać sobie, co chcecie. Duchowej śmierci, bo wiadomo, że byliśmy martwi, dlatego chrzest jest zmartwychwstaniem, przejściem przez śmierć i zmartwychwstanie. Następnie jesteśmy uwolnieni od grzechu. I razem z uwolnieniem od grzechu przyszło uwolnienie, ja to tutaj wyraźnie wskazuję, dlatego że my czasami nie kojarzymy, że grzech to jest poczucie winy, to jest potępienie i to jest strach. I Jezus uwalnia nas od tego wszystkiego. Zauważcie, że to co mamy w religii, religia manipuluje ludźmi przy pomocy potępienia, poczucia winy i strachu. I bardzo łatwo można rozpoznać religię, można rozpoznać ludzi religijnych. Oni przychodzą z potępieniem, z winą i strachem. Albo nas próbują zastraszyć, albo potępić, albo wbić poczucie winy, tak? Szantaż emocjonalny to się chyba nazywa. Więc od tego jesteśmy wolni. Choroby. Posłał słowo, uzdrowił ich i wybawił ich z grobu. Krótko i na temat, tak? Resztę znamy. Wiemy, że mamy różne wersje. Możemy powiedzieć, w Jego ranach jest nasze zdrowie, ale możemy być za słabi. Mamy drugą wersję. Choruje kto pośród was? Choruje ktoś pośród was? Niech przywoła starszych kościoła, czyli bardziej doświadczonych ludzi. Niech pomodlą się nad nim, namaszczając go olejem w imię Pana. A modlitwa wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. A jeżeli popełni grzech, to będzie przebaczone. Czyli można i tak korzystać z cudzej modlitwy. Można się samemu modlić. Jak sobie życzymy? Oby nie być chorym. Choroba na pewno nie jest zgodna z wolą Boga. Przekleństwa. I tutaj podkreślam przekleństwa rzuconego w raju. Tego, które dotyczyło pierwszych rodziców. Z tego zostaliśmy. Jezus dokładnie z tego nas odkupił. Od przekleństwa wynikającego z nieprzestrzegania prawa mojżeszowego nadanego. Tutaj wysyłam przez aniołów. Jest to w mowie Szczepana, więc oczywiście można to sprawdzić. Szczepan rozwalił system, jest takie nauczanie, polecam. I od tego, zauważmy, piąta mojżeszowa, nie będziemy czytać przekleństw, bo tu nie jesteśmy przeklęci, więc ja nie będę, ale przekleństwa z piątej mojżeszowej, właśnie przeklęty będziesz w mieście, na polu, tam są wszystkie choroby, a zauważcie, co przychodzi Jezus i co mówi. Mówi tak, przyszedłem uwolnić jeńców i przyszedłem zwiastować miłościwy rok Pana. Jezus go ogłosił i ten rok Pana trwa. Jesteśmy całkowicie wolni.
ubóstwa. Znacie bowiem łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, dla was stał się ubogim, abyście wy zostali ubogaceni Jego ubóstwem. Ubóstwo nie jest przeznaczeniem. Dlaczego? W Starym Testamencie jest takie, bodajże w Przysłów, takie słowo, które mówi, że kamieniem właśnie potknięcia dla bogatych jest ich bogactwo, ale dla ubogich jest ich nędza. Bardzo często drugi taki fragment mówi: nie czyń mnie bogatym, abym Cię nie lekceważył, Boże, nie czyń mnie biednym, abym Cię nie przeklinał. Ubóstwo nigdy nie było celem Boga. Mamy 12, sprawiedliwe. Sprawiedliwość jest czymś niesamowitym. Tutaj macie cytaty na ten temat. Ale sprawiedliwość Jezusa pokrótce polega na tym. Kiedy byliśmy jeszcze ludźmi, a nie dobrymi stworzeniami, każdy mógł przeciwko nam coś wytoczyć. Mama, tata, brat, siostra, kolega, szef. Tak, źle spojrzeliśmy, coś to zrobiliśmy. Jezus przyszedł i stał się naszą sprawiedliwością. To znaczy, że kiedy byśmy stanęli przed sądem i sędzia by odczytał wyrok skazujący za wszystkie i tu by wyliczył nasze grzeszki, puściłby nas wolno, ponieważ wchodzi Jezus i co mówi? On jest sprawiedliwy. Moje życie jest Jemu przypisane, a wszystkie Jego grzechy przypisano mi, a one są przybite do krzyża. Ja wchodzę w sprawiedliwości. I bez tej sprawiedliwości tak naprawdę nie jesteśmy w stanie niczego w życiu dokonać. Bo zauważcie, jeżeli przyjrzymy się nam, wykonujemy wiele rzeczy, mamy wiele myśli. Oczywiście one są coraz bardziej zgodne z tym, co chce Bóg. Ale za każdym razem gdzieś pojawia się jakieś potępienie. No to mogłam zrobić lepiej, ta mogła być bardziej miła, może powinnam dokładniej. I przychodzi takie właśnie oczarne potępienie. Wiecie, zawsze moglibyśmy coś zrobić lepiej, ale na tym etapie, w tym momencie jesteśmy to w stanie zrobić tak. I ta sprawiedliwość Jezusa, która jest Jego, która od Niego zależy, ona powoduje, że jesteśmy od tego wolni. Możemy ją przyjąć. W każdej chwili musimy o niej pamiętać, musimy w niej chodzić. Ona jest bardzo ważna, ona zmienia wszystko. Ta sprawiedliwość niesamowita. Pamiętacie, wyrok na was wydany zawsze brzmi w jeden sposób. Jesteś niewinny. To jest niesamowite. Tak jest Jezus. Jesteśmy święci. Wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed Jego obliczem. Chcę przedstawić mnie jako święci. Mówi: świętymi bądźcie, bo jestem święty. O, to nie ma tego. To wróć. Jesteśmy święci. Ale również to Bóg nas czyni świętymi. Prawda jest taka, tutaj nie ma akurat tych wersetów. Bóg nas czyni świętymi. I to On nam daje świętość. To nie jest produkt nasz. To jest znowuż prezent od Boga. I my to dostajemy. Tak, to jest łaska Boża. To jest niesamowite, że zachęca nas, żebyśmy powołał nas do tego, ale jednocześnie powoduje, że my jesteśmy święci. To jest Boga. To nie jest nas. To jest 13, teraz 14. Jesteśmy świątynią Boga. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga, że jak Duch Boży mieszka w was? A jeśli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg, bo świątynia Boga jest święta, wy nią jesteście. Zauważcie, że jesteśmy świątynią Boga. Bóg mieszka w nas, w duchu, czyli w tym miejscu. Pamiętamy, świątynia było to miejsce najświętsze, święte i dziedziniec. I Bóg mieszka w nas, w tym miejscu. Duch to jest to miejsce najświętsze. I dalej mamy powiedziane, ponieważ, że Bóg nie mieszka w świątyniach zbudowanych ludzką ręką. Myślę, że odpowiedź jest jasna, tak? I kiedy Bóg zamieszkał? Kiedy Jezus zmarł na krzyżu? Oto zasłona świątyni, Mateusza 27, werset 51. Rozerwała się na pół od góry aż do dołu. Ziemia się zastrzęsła i skały popękały. Przypomnę tylko, może to wiecie, zasłona była bardzo gruba, nie wiem, niektórzy mają 5 czy 10 cm. Ona była bardzo wysoka, nie jest możliwe, żeby człowiek ją rozerwał, gdyby rozerwał ją od dołu. To, że napisano, zasłona rozerwała się,
nie rozerwał ją ktoś, nie przeciął ją ktoś, rozerwała się w tym momencie, Bóg zadecydował, że wszystko się wykonało, bo Jezus powiedział, wykonało się i co się dzieje? I w tym momencie Duch Święty wyszedł i zamieszkał w tych, którzy go przyjęli. Jesteśmy chronieni. Tutaj nie wiem, czy widać ładnie to zdjęcie, tam są różne akcesoria ochrony. Jesteśmy chronieni, strzeżeni mocą Boga. Wiemy, że kto się narodził z Boga, następny cytat, zachowuje samego siebie, złego nie dotyka. Lecz wierny jest Pan, który was utwierdził, będzie was strzec od złego. On wyciąga rękę z wysoka, chwyta mnie, wydobywa mnie z toni ogromnej. Oczy Pana nad tymi, którzy się Go boją, nad tymi, co ufają Jego łasce, bo ocalił ich życie od śmierci i żywi w czasie głodu. Zauważmy, jesteśmy chronieni. Dlatego diabeł, co jest napisane, szatan jako lew ryczący krąży i ryczy. Ryczy jak lew, szukając kogo by tu pożreć. Dlaczego on krąży i ryczy, a nie rzuca się na nas? Bo jest pokonany. Tak naprawdę, on już nie może nic zrobić. Czym się posługuje szatan? Tylko jedną rzeczą, jedną rzeczą. Oszukuje nas. Iluzją. Oszukuje nas, kłamie. I cały czas nam nadaje do ucha, jesteś nic nie warty. Jesteś nikim. Zobacz, świat idzie do przodu. Ty jesteś do tyłu, ty nic nie znaczysz. On cały czas atakuje naszą tożsamość. Po co? Żebyśmy się poddali. Żebyśmy oddali to, co mamy. A co mamy? Jako nowe stworzenie. Pamiętacie, jak wraca syn marnotrawny? Co robi ojciec? Zakłada płaszcz, daje pierścień, zakłada płaszcz. My wszystko mamy. Jeżeli tego nie wiemy, to wiecie, co robimy? Jak nie wiem, że jesteśmy chroni, że jesteśmy już inni, to najczęściej w tym pełnym stroju siadamy sobie przed Pałacem Królewskim i płaczemy i mówimy, Jezu, wpuść nas do pałacu, zmień moje życie, daj mi to, daj mi tamto. Siedzimy w pełnym stroju. I wiecie, wtedy jest przykro, jeżeli szatan to widzi, tak? Bo on chce nas do tego doprowadzić tak naprawdę. On nic nie może nam wziąć. Ale może spowodować, że jak nie wiemy, w czym chodzimy, nie będziemy z tego korzystać. Zobaczmy 16. Tutaj mamy psalm 91 mówiący o ochronie. Tutaj zwrócę uwagę. W nocy nie ulękniesz się strachu, za dnia lecące strzały. Choć 1000 padnie od Twojego boku, a 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka. Myślę, że w trudnych sytuacjach warto sobie weź tego psalmu przypomnieć. 17. Jesteśmy błogosławieni. Napisane jest w Galatów, aby błogosławieństwo Abrahama w Chrystusie Jezusie przeszło na pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obietnicę Ducha. Całe błogosławieństwo Abrahama przeszło na nas. Jest napisane, może będzie na drugim slajdzie. Zobaczmy, nie. To wróćmy. Wróćmy jeszcze błogosławione. Ja wraz do was jedną prośbę. To będzie krótkie ćwiczenie wykonywanie. Czy ktoś ma Stary Testament? To proszę otworzyć Stary Testament na 28 księdze Mojżeszowej. Czy przepraszam, na 5 księdze Mojżeszowej, 28 rozdział. Piąta Mojżeszowa. Tutaj chciałbym jakieś światełko dostać. Da się jakąś tutaj latareczkę. Piąta może, o dziękuję bardzo. 28 rozdział. Tak jest. 28 rozdział. Od pierwszego i zaraz zacznę. Przeczytam go tak, jak go czyta nowe stworzenie. Przepraszam, najpierw przeczytam jak osoba religijna. Więc jeśli pilnie, będę to mówiła do siebie. Więc jeśli pilnie będę słuchała głosu wiekuistego mojego Boga, strzegąc i wypełniając wszystkiego przykazania, które ci dzisiaj przykazuję, wtedy wiekuisty wyniesie mnie ponad wszystkie narody ziemi, jeśli będę posłuszny głosowi. O Boże, czy byłam posłuszna? Nie, wczoraj się pokłóciłam z mężem. Dzisiaj nakrzyczałam na dzieci. No ale ja bym się tak postarała.
Ja się tak postarała, tak dokładnie, to, no to wtedy tak, no to nie dosięgnęłam, to będę błogosławiona w mieście, w polu, wszędzie. No ale się nie udało. Może następnego dnia. Może następnego dnia się uda i będę mogła przy Bogu błogosławieństwo. Tak kiedyś czytałam to. Teraz czytam tak. Ponieważ Jezus Chrystus. Ponieważ Jezus Chrystus pilnie słuchał głosu wiekuistego, mojego Boga, strzegąc i wypełniając wszystkie Jego przykazania, wiekuisty wyniesie mnie. Halleluja. Ponad wszystkie narody ziemi. Ponieważ Jezus był posłuszny głosu wiekuistego, mojego Boga, przyjdą na mnie wszystkie te błogosławieństwa. Amen. Oraz nie dosięgną. Amen. Błogosławiona będę gdzie? W mieście i na polu. Błogosławiony będzie mój kosz i moja dzieża, moje potomstwo. Amen. Moje wejście i wyjście. Ja nie będę pożyczać od innych, to ja będę innym pożyczać. To wszystko dotyczy nas, bo Jezus to zrobił. Halleluja. Nikt z nas tutaj niczego nie dodaje. Dlatego każdy z nas ma prawo wziąć to i w tym chodzić. Amen! Amen! To jest moc, to jest moc. 16. Panuje na ziemi i służy ludziom. O czym Bóg im błogosławił? To jest pierwsza Mojżeszowa. Mówiąc do nich, bądźcie płodni, rozmnażajcie się, abyście zarobili ziemię i uczynili ją sobie poddaną. Abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptacem powietrznym, nad wszystkimi zwierzętami pozostającymi po ziemi. My tutaj jesteśmy stworzeni do panowania. Więc nie dziwcie się, że czasami jak ktoś ma za dużo szefów, to się z tym nie godzi. To jest normalne. I psalm 8. Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? I czym, syn człowieczy, się nim zajmujesz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich. Chwałą i czcią go uwieńczyłeś. Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk twoich. Władzą. Złożyłeś wszystko pod jego stopy. Owce, bydło, wszelakie, a nadto i pełne stada. Wszystko. My tu panujemy. My mamy autorytet. Mamy to wszystko, tylko żebyśmy tu panowali. Ale jak to panowanie ma wyglądać? Pamiętacie, co powiedział Jezus? Nie bądźcie tacy jak królowie tego świata, którzy wszystkich uciskają. To nie jest nasz wzór. Lecz tak nie ma być wśród was. Ale kto między wami chce być wielki, niech będzie waszym sługą. I kto wśród was chce być pierwszy, niech będzie waszym sługą. Tak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale mu służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. I teraz uwaga, to nie chodzi o to służenie, takie, które byśmy latami, że prawie no, dla każdego jesteśmy pod nóżkiem. Nie o taką służbę chodzi. My stoimy w godności, w autorytecie, gotowi do pomocy, jak nam powie Duch Święty, kiedy, jak i komu, prowadzeni przez Ducha. Wszystko możemy. Amen. Ale mamy być cały czas w łączności z Duchem. I wtedy w godności pomagamy. Tam jest taki moment, kiedy Jezus umywał stopy uczniom. Jest napisane, wiedząc dokąd idzie, wiedząc kim jest On, umył stopy. On nie umył, o Boże, no to zrobię już to, prawda, kocham was. W ogóle nie mam takiej postawy. On był pewny, kim jest. On był dumny z tego. Zresztą zauważcie, kogo kochamy? Ludzi dobrych i silnych. A nie dobrych i przepraszam, że nie. 16 teraz. O tak, tutaj są te błogosławieństwa, ale zostawiam. Słuchajcie, będzie chwila, bardzo proszę, każdy sobie przeczyta dla siebie. 18. Jestem zwycięski. I tutaj to jest niesamowite, co Bóg powiedział. Ale w tym wszystkim przezwyciężamy przez tego, kto nas umiłował. Lecz chwała Bogu, który daje nam zwycięstwo w Chrystusie i wolność znajomości swojej objawia przez nas na każdym miejscu. Nie dość, że zwyciężamy, to woń poznania Jezusa zjawia się tam, gdzie jesteśmy. Alleluja. A dlaczego mamy zwycięstwo? Bo jesteśmy posadzeni w miejscach niebieskich. To jest napisane, z Nim wskrzesił i z Nim posadził w miejscach niebieskich w Chrystusie. Czyli jest tak, Bóg Ojciec, potem Jezus po prawicy, a Jezus zgodnie z Efezjan został posadzony po prawicy Boga. Czyli mamy Boga, tak? Po prawicy siedzi Jezus i co dalej? A my z Nim. Nasz Duch już tam jest, dlatego my idziemy potem do góry, bo nasz Duch już tam jest. I my siedzimy ponad Chrystusem, dlatego możemy rozkazywać chorobie,
rozkazywać własnej duszy, żeby się uspokoiła. Mamy panować, mamy sprawować tutaj panowanie, bo szatan jest pokonany, ale zwycięstwo nad szatanem załatwił nam kto? Jezus. Otóż to. Alleluja. Czyli mamy siłę i mamy moc. 19. Jesteśmy kapłanem. Jestem kapłanem. Ale wy jesteście rodem wybranym. Królewskim kapłaństwem. Królewskim kapłaństwem. Narodem świętym. Ludem nabytym. To my jesteśmy nabyci. Myśmy się tam nie pchali sami. Abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do swego zdumiewającego światła. I wy jako żywe kamienie budujecie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte ku ofiarowaniu duchowych ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. I uczynił nas królami kapłanami dla Boga swego Ojca, Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. I uczyniłeś nas dla naszego Boga królami kapłanami, będziemy królować na ziemi. I mamy dalej pokazane, co to jest za ofiara. Jako kapłani składamy, wstawiamy się za innych, możemy się modlić za innych. I składamy nieustająco ofiarę chwały. Co to jest? To jest owoc war, które wyznają Jego imię. Otwórzmy wargi, Panie, aby usta moje głosiły Twoją chwałę. To, co mamy jako kapłanią, nieustannie wierzyć, wychwalać Boga. To, co robili kapłani, wstawiać się za innymi. To jest nasza służba. I 20. Ostatni już. Jesteśmy królami. Słuchajcie, nie to, że jesteśmy synami, dziedzicami, mamy wszystko, mamy zaopatrzenie, błogosławieństwo, ochronę. Na koniec, jakby ktoś miał wątpliwość, czy to wszystko do Niego należy, jesteśmy królami. Jeśli bowiem z powodu przestępstwa jednego śmierć zaczęła królować przez jednego, tym bardziej ci, którzy przyjmą obfitość tej łaski i dla sprawiedliwości, będą królować w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. Jeśli cierpimy z Nim, też będziemy królować. I uczyni nas królami i kapłanami, królewskim kapłaństwem. Jesteśmy królami, wszyscy jak tu jesteśmy. Co robi król? Wydaje rozkazy. Co my robimy? Wydajemy rozkazy, bo nakazujemy chorobie odejść. Nakazujemy okolicznościom, żeby się zmieniły, tak? My rozkazujemy, jesteśmy królami. I to jest coś, co dał nam Jezus Chrystus. Zauważmy 1 Piotra 4,11. Jeśli ktoś przemawia, niech mówi jak wyroki Boga. Jeśli usługujemy, niech to czyni w mocy, której Bóg udziela. Aby we wszystkim uwielbiony Bóg był przez Jezusa Chrystusa, Jemu chwali panowanie na wieki wieków. Jeżeli przemawiasz, mów jak wyroki Boga, to to trzeba mieć relację z Duchem Świętym. Wtedy nasze słowa są jak wyroki Boga. Jeżeli usługujemy, no to w mocy. No co możemy dać siebie? Możemy kogoś przytulić, ale kiedy jesteśmy w mocy Bożej, możemy uzdrowiać, czyszczać zmartwych, możemy zmieniać sytuację, możemy wszystko. Jesteśmy królami. I to jest niesamowite. Zatem żaden tytuł ziemski, żadne stanowisko nie jest tyle warte, to co to dostaliśmy od Jezusa. Ja kiedy to odkryłam, stwierdziłam, że nie dziwię się, że Święty Paweł powiedział, ja to wszystko uważam za śmieci. To jest dla mnie jasne, tak? A teraz na koniec, ponieważ jest napisane, że nie wystarczy być tylko słuchaczem, ale trzeba być wykonawcą słowa. Otóż ja przygotowałam dla każdego z was mały prezent, który już kiedyś dawałam, ale to wyznanie jest troszkę inne już pod kątem tego, co tutaj dzisiaj powiedzieliśmy. I tak, bardzo bym prosiła, żeby tutaj ktoś rozdał to. Bardzo proszę do ciebie. I razem wyznajmy. Od chwili oddania życia Jezusowi i ustanowienia Go Panem oraz chrztu wodnego przez zanurzenie w wodzie, Jego śmierć w stanie zostałem zbawiony i otrzymałem nowego ducha, który mieszka na zawsze Duch Święty i stałem się nowym stworzeniem, dlatego jestem jak Jezus na tym świecie. Jestem nowym stworzeniem, jestem świeżym Bogiem, jestem synem Boga, jestem bratem Jezusa. Jestem potomkiem Abrahama i Izaakiem. Jestem w rodowodzie Jezusa wymieniony w Ewangelii Mateusza. Jestem dziedzicem Boga. Jestem
świątynią Boga. Jestem święty! Jestem chroniony! Panuję na ziemi, służę ludziom. Jestem zwycięzcą! Jestem błogosławiony! Jestem kapłanem! Jestem królem i króluję w życiu przez Jezusa Chrystusa! W imieniu Jezusa Chrystusa! Amen! Amen. Karteczki zachowajcie sobie, ale jest pewne zobowiązanie. Ja jako król proszę wszystkie królewskie wodzie. To wyznanie proszę sobie powiesić w domu i nie wychodzić z domu rano, dopóki nie wyznacie, kim jesteście. I dopiero po tym wyznaniu pozwalam wyjść z domu i pełnić wasze królewskie obowiązki. Amen. Jesteście wodzie.